Siemanko, ja jestem Tricus, czyli wasz ulubiony youtuber. Słuchajcie, witam was w pierwszym odcinku z naszej miniserii, dosłownie z miniserii, która opowiada o tym, gdy Minecraft zmniejszył się 1000 razy, a my mamy go po prostu przejść. Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, jakie konkretnie atrakcje szykuje dla nas ta mapka, ale myślę, że będzie epicko i w tym momencie chciałbym od razu po prostu zacząć w to grać. Dostałem jakąś książkę Start. Co jest na starcie? Dobra, musisz zobaczyć, czy nie masz lagów, możesz grać w jakim chcesz trybie, single player i multiplayer. Click here to start. Dobra, zaczęliśmy. Tylko o co tutaj chodzi? O co tutaj chodzi, ludzie? Chciałem naprawdę wiedzieć. Dobra, chwila, nie mam pojęcia. To, że zespawnowałem się zresztą w game modzie, chyba tak nie powinno być, tak mi się zdaje. Tutaj jest checkpoint. Checkpoint, co znaczy, że... Ej! Ludzie, jest jeden mały problem. Chociaż nie wiem, czy to jest problem, bo ja wiem, co tutaj się właśnie dzieje. Ja wam w tym momencie chcę pokazać w sumie tą mapę. Patrzcie. Patrzcie na to. Jesteśmy w Minecrafcie. Można powiedzieć... O... My tak wolno lecimy, bo jest... A, chwila, tutaj jest jakiś efekt chyba. Dobra, lecimy normalnie. Jesteśmy w Minecrafcie, który został bardzo, ale to bardzo naprawdę zmniejszony. I to jest dosyć dziwne. Czemu tutaj tak wolno się spada i tak wolno się leci? Ja nie mogę. Tutaj jest domek w ogóle. Tutaj jest domek także zmniejszony. Patrzcie, jak to wszystko idealnie po prostu wygląda. Czemu ja zostałem zmniejszony, ludzie? To tak jakbym miał też 632 tysiące subów, a został zmniejszony do 6 tysięcy subów. Ja nie mogę. Albo do 600. Bardzo dużo razy, o 1000 razy, prawda? Dobra, więc wy na początku zostawcie łapkę w górę oraz subskrybujcie mój kanał. Ja już ogarniam tutaj, o co właściwie chodzi w tej oto epickiej mapie. Czemu tutaj są jakieś takie rzeczy? Arena. Wow, czyli tutaj mamy nasz główny jakby, nie wiem jak to powiedzieć, główną bazę dowodzenia. Bazę, rozumiecie, bazę, prawda? No, a tutaj mamy jakiś puzzle. Mamy konkretne levele do wygrania. Chyba tutaj. Czy to jest slime block? Nie mam pojęcia. Czy to jest inny texture pack? Nie, to jest zwykły jakby texture pack. Nie mam pojęcia, ale zróbmy sobie w takim razie game mode 0, bo myślę, że tak powinno być. I idźmy, zacznijmy od parkoura. Chyba, że tutaj nie powinno... A, dobra, parkour. No tak, tutaj po prostu się jakby chodzi, a nie... O, dobra, dobra, spokojnie. Spokojnie, umiemy, ludzie, umiemy to zrobić. Umiemy to zrobić, dobra. Gdzie my jesteśmy? Widzicie? Ale by... Co? Ej! Przepraszam państwa bardzo. Czemu tutaj mamy wielkiego jump boosta, ale nie możemy na to zeskoczyć? Ja chcę spróbować jeszcze raz. Dropper! Nie trafiłem. Dobra, chwila. Wpisałem naprawdę ciekawy efekt, który nazywam Dropper! Prawda? Tak go nazwałem, oczywiście. Dobra, i lecimy tutaj. Nie, dobra, tutaj się nie da dolecieć. To jest po prostu szybki powrót do naszej bazy, o to w tym chodzi. Ale ogólnie ta mapka, ludzie, jestem pod wrażeniem, jestem pod naprawdę ogromnym wrażeniem po prostu. Wyobraźcie sobie, ile takie coś trzeba budować. Jestem naprawdę szczęśliwy, że mogę zagrać na takiej super mapie. I dobra, powiedzcie, co my tutaj mamy właściwie do zrobienia. To zostało okrzyknięte parkurem. Tylko czemu? Czemu i co mamy tutaj robić? Dlatego, że... Wiecie, no... Nie chcę mówić, że nie wiem, ale po prostu... Po prostu nie wiem, szczerze mówiąc. Ale sobie zaraz zobaczymy, czy może tutaj jest jakieś wejście albo coś w tym stylu. Tutaj jest wyjście. Wow. Czyżbyśmy mieli wyjść poza... Poza to coś? Czyżbyśmy... Nie wiem do końca właśnie, co tutaj trzeba zrobić. O! Dobra, przeżyłem. Cyskozackie. Patrzcie, jak trawa jest dobrze odwzorowana. Ile, powiedzcie, ile myślicie coś takiego mogło zostać budowane w ogóle? Ile? Bo ja nie wiem. Wait, znalazłem coś. Nie spodziewałem się, szczerze mówiąc, że to znajdę do końca. Dobra, co tu jest? Tu jest tabliczka, arena. A, chwila. Chwila. Zobaczmy to. Co? Co? Idę na nią. Leć, świnio! Biedna świnka, nie! Biedna świnka, ej, ale weszliśmy na arenę. What? Round. Reach round 30. Dobra, czyli to jest nasz
Pierwszy challenge, start. If you lose a flying pig, you will lose the round. Gdzie jest flying pig? Gdzie jest flying pig? O co w tym chodzi? Ta mapka jest dosyć trudna, szczerze mówiąc, bo nie do końca wiadomo, o co w niej chodzi. Ale jak było widać, command bloki raczej działają. Chyba działają. Tu jest flying pig, ale... Checkpoint. Tutaj jest checkpoint. Panowie, chciałem bardzo wiedzieć, o co chodzi, bo tutaj jest to round. No tutaj mam tu informację jedną. O, dobra. To była instrukcja. A gdzie jest flying pig? Gdzie jest flying pig? Gdzie jest flying pig, ludzie? Dobra, spokojnie. Spokojnie, ludzie. Umiemy to zrobić, serio. Uwierzcie mi. Jesteśmy na tyle dobrzy, żeby pokrzyżować plany tym wszystkim zombiakom. Ja bym w ogóle tutaj zrobił troszkę może ciszej, dlatego że te zombiaki na nas harkają. Dobra. Start. What? O nie, tu jest łucznik. Łucznika jako pierwszego. Dobra, on teraz uderzy zombiaków, bo będzie chciał we mnie strzelić. O, Silverfishe, tylko nie to. I ja mam niby... O nie, te silverki są najgorsze jeszcze. Nie. Oh man. Zostałem zdewastowany. Naprawdę. Zobaczmy, chwila, arena. Czerwony poziom, ale wiemy, gdzie jest arena. Dobra, już w miarę wiemy w takim razie, o co chodzi tutaj. Tutaj jest ta arena. Czerwony poziom, racja. Tego nie było, dobra. Nigdy nie chodźcie zmęczeni po dachu, dlatego że może się zarwać, rozumiecie? No to jak rozumiecie, to super w takim razie. Dobra, zejdźmy w takim razie z powrotem do tego domku. Tylko złapmy się tego, bo tu przypał, jakbyśmy się nie złapali, bez kitu. Dobra, i lećmy z powrotem na tą arenkę. Ja nie mogę. Ta mapka jest naprawdę super. Zastanawia mnie, co się stanie, gdy to wygram. W ogóle zastanawia mnie też, gdzie są jakby te inne arenki, dlatego że no jedną znaleźliśmy, jak było widać, ale czy znaleźliśmy inne? Właśnie tak średnio. Co tu jest? Tu jest jakaś kolejna rzecz. Tutaj jest wejście z powrotem do tego domu. Dobra, rozumiem. A tutaj jest zejście. Tutaj jest zejście pewnie na... Tutaj jest zejście na jakąś inną rzecz, więc na samym początku ja bym zrobił właśnie tą arenkę. Ta arenka mi się wydaje naprawdę ciekawa. Chciałbym też zobaczyć parkoura, no ale wiecie, to nie jest jakiś mus, prawda? Mus to nie mus, dobra. Zejdźmy tutaj. Wow, man. Też myśleliście, że spadnę? Nie myślałem, dobra. Tutaj mamy na szczęście tego checkpointa, więc nie możemy zapomnieć o nim, bo on działa na szczęście, on działa, wszystko na tej mapce fajnie działa. Wszystko na tej mapce jest zrobione, nie wiem, w milion godzin jakieś. Chociaż nie wiem. Serio? Serio? Czy ktoś mi powie jedną rzecz? Że... Czy ta świnia jest jakaś głupia? Świnio. A, dobra, ja nią trochę steruję jakby. Dobra, doleciałem. I tutaj mamy, że jest runda druga. Mamy przejść tych rund 30 i nie możemy stracić flying pig. Nie wiem, co to jest ta flying pig. Tutaj są te silverfishe. Musimy to... Wow! Serio? Nie dajmy się trafić szkieletowi. Dajmy... Traf zombie. Ej, co to? Silverki, tylko nie silverki. Dobra. Można ich w sumie zrzucać by było nawet. Tak teraz spadłem na taki genialny pomysł, więc moglibyśmy się zająć zrzucaniem ich. Patrzcie. To będzie szybsze. To będzie jeszcze szybsze. Zobaczcie. Pyk, nara. Nara, ziomek. Czy nam się uleczają tu życia? Tak, lekko nam się uleczają, ale nie jakoś bardzo mocno. To jest jeszcze... O! Unik. O! I nara! Yeah, dobra. Pokonany, szkielet pokonany. Naprawdę nieźle nam poszło. Zobaczmy teraz. Tritsus wojownik! Prawdziwy jeż, yeah. Trzeci poziom. Dobra, nawet nieźle. Czy dostaniemy potem lepsze rzeczy? Dostaliśmy. Co? O kurde, o...
Zniszczmy im konie. Na koniach są szybsi. Ej, serio? Czemu oni mają tyle życia? Ej, z nich wypadają zbrojki. To znaczy tylko jedno. Możemy być lepsi. Możemy być lepsi, ludzie. Możemy zbierać itemy z tych oto wojowników tutaj i wtedy wygrywać po prostu, najzwyczajniej w świecie. Czy została ta zbrojka z niego? Nie. Wszystkie itemki zostają wyczyszczone, gdy tylko mnie rozwalą. Tak, rozumiem, dobra. Dobra, dobra, dobra. O-o. Ej, o, czemu oni są tacy szybcy? O, co? Czemu tu są jeszcze... Bo oni naprawdę nie są jakimś dużą przeszkodą do wygrania tego, ale ci łucznicy, chwila, zregenerujmy się trochę. O, spokojnie, spokojnie. A! Zostaw. Okej, okay, dobra. Dobra, ludzie, spokojnie. Osapnijmy. Spokojnie, chwila. Tu jest ich trzech. Ja mam mało życia. Czy ja powinienem się w to pchać w ogóle? Czemu nam się tak wolno to regeneruje? Niech ktoś mi wytłumaczy. Oni mają... Czemu? Oni mają super wzrok. Oni mają te super wzroki. Mówię wam. To im daje jakiegoś bonusa. Dobra, przyszedł. Pożałujesz tego. Pożałował. Uwaga, patrzcie, unik. Unik mistrza. Widzieliście? Ten nawet nie zaczął strzelać. Dobra, przed nim to miał być unik. Okej, został nam jeszcze jeden jeździec, który nie jest zbyt łatwy. Dobra. Dobra. Musimy mieć idealne wyczucie. Yeah. Nieźle. Nieźle, serio nieźle. Czwarta runda. Ja nie mogę, to jest takie trudne. Creepery i endermany. A nie, to nie endermany przecież. What? Co to miało być? Czy ktoś mi powie w ogóle, co to miało być? Naprawdę, naprawdę, ludzie, bo ja bym bardzo chciał wiedzieć, wiecie? Naprawdę. To jest moje marzenie wiedzieć, o co tutaj właśnie w tym momencie chodziło, dlatego że to dla mnie było dziwne. No ale cóż, dobra, spokojnie. Musimy przetrwać najpierw te creepory. Patrzcie, dobra, dawajcie. O! Nie! Dobra, ile mam życia? O nie, jestem zatruty. Okej. Wybuchaj. Okej, chwila. Ja mam niecałe pół ży... Zostawcie mnie! Dobra, wyczucie. Nie było wyczucia, zdecydowanie nie było, ale byliśmy blisko. To, ludzie, to jest najtrudniejsza arena na całym świecie. Najtrudniejsza arena, w którą grałem w ogóle kiedykolwiek. I to nie jest naprawdę, proste. Uwierzcie mi, bo wy pewnie myślicie, Tritsus Lami. Dobra. O, okej. Dobra. Co to jest? Toparzy? Nie. O, zostaw mnie. Dobra, spokojnie. Zregenerujmy sobie dosłownie troszkę chapców. Ała. No, kiedy to przestanie? A, dobra, już. Gitara. Jakiego my mamy tego? Speeda! I wszystko. Skąd my to mamy? Skąd my mamy takie moce? Nie ma szans. Nie ma szans. Z Hyperspeed Tritsus? Hyperspeed Tritsus? Żeby nas żaden Krypor nie zaszedł. Krypor. Dobra, spadaj, Krypor. Ej, mamy dużo życia. Myślałem, że mamy mniej, serio. Seriously? Dobra, nie zepchniemy go. Nie zepchniemy go tak łatwo, jak myślałem. Okej. Dobra, było nieźle. Mamy znowu prawie całe życie i został nam jeden creeper tylko. Dysparta! A dobra, jednak nie tylko jeden. Dysparta! Okej, okay, nie. Dysparta! Dysparta? Ziomeczku. Ja mu chciałem zrobić. Dobra, wygraliśmy. Wygraliśmy! Spokojnie, to było łatwe, naprawdę. Czemu mam Stone Sword? Damn, ziomeczku! O nie, endermity! Endermity to termity.
Ja muszę tutaj spamić bronią, ludzie. Kurde. Nie, nie będę spamił. Wow. O, o, dobra. Nie, 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 nie. Nie, nie, zostaw, zostaw. Dobra. Ja nie mogę, to wymaga tyle po prostu skupienia. To są najtrudniejsze potworki, bo ich się nie da trafić. Czy one... Co jest? Nie wygrałem jeszcze? Gdzie są? Gdzie są? Endermity! Gdzie jesteście, endermity, termity? Halo? Ej, co się stało? A tu jest. Jakiś skubaniec się schował. Dobra, nieźle, nieźle, nieźle. Start, lecimy kolejną. O-o, windykatory. O nie! Wiedźma... Jedno trafienie wiedźmy i jest po nas. Dosłownie. Dosłownie. A, no super. O tym mówiłem. Dobra. Tego trzeba w takim razie rozwalić. On jest z nich najgroźniejszy. Dobra, bo teraz... Z wiedźmy sobie nic nie... O nie, slowness. Dostałem do Knessa. Już wiem, jak się czuje do Kness. Czy ich trucizna nas może zabić do końca w ogóle? Chyba nie. Chyba nie może. No dobra, i nara, nara, nara. Dobra. Dobra, jest git. Jest git. Ta runda była łatwa. Była łatwa, naprawdę. Albo ja już nabieram wprawy. Killer bany? O kurde, tylko nie. Tylko nie killer bany. Nienawidzę. Nienawidzę killer bany królików, ludzie. Nienawidzę po prostu kompletnie. W ogóle powiedzcie, jak wam się podoba taka arenka, dlatego że tutaj jeszcze jest parę misji i ja myślałem, żeby zrobić... Ej, co to jest? Nie zauważyłem tego. LOL? Co tutaj jest? Przepraszam bardzo, ale... Nie, tutaj nic nie ma. Tutaj nic nie ma! Ja nie mogę, co za trollololololol. To jest prawdziwy troll, ludzie. Wchodzisz tutaj, oczekujesz, że to będzie coś fajnego, a tu takie coś. Nic. No dobra, walczymy z taką ilością HP. Z killer bany. One są bardzo płoszne i bardzo... Kiedy on zacznie być zły znowu? Już jest zły. Nie! Killer bany! Zostaw mnie! Killer bany to dzbany. Znacie to przysłowie? To teraz już znacie. Ale to są tylko killer... dwa killer bany. Jakim cudem ja przegrałem z królikiem? Ludzie, ja przegrałem z królikiem! I to nie są żarty, niestety. Są tylko dwa killer bany, które są strasznie słabe. Pewnie tutaj znowu są gdzieś. Nie. Gdzie są? Halo? Czemu ja muszę szukać mobów? Przepraszam. 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 Gdzie są króliki? Przepraszam. Dobra. Nie mam pojęcia, gdzie są te króliki, szczerze mówiąc. Wow. Wow, 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 wow. Ej, ludzie. To jest strasznie głupie. Serio? Dobrze, że to znalazłem. Chodź tu. Chodź tu. Nie myśl sobie. Nie jesteś lepszy. Nie, 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 nie jesteś lepszy. Nie jesteś lepszy. To, że to jest twój klimat. Dobra, napiłem się powietrza. Pyk, pyk, pyk. Ej, co jest? A, dobra, dostał. No, ile on ma życia? Czemu zrobili takie wkurzające zwierzę? Rozwaliłem go? Chyba tak. Nie. Nie? Serio, nie? Ja nie mogę. Ludzie, ile to stworzenie ma życia? Dobra, w końcu... Ja nie mogę, no. To już zaczynało być normalnie nudne. Ja chcę się walczyć. Chcę walczyć, a nie warczyć. Dobra. Schodzimy po ludzku. Zaczynamy kolejną rundę. Co to jest? O nie, shulkery. Uciekamy. Patrzcie, patrzcie, tak to się robi. Patrzcie, 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 patrzcie. Patrzcie. Patrzcie, ludzie. Nie uwierzycie w to, jak w to zagram, naprawdę. Nie uwierzycie w to. Naprawdę, nie uwierzycie w to kompletnie. Kompletnie w to nie uwierzycie. O,
Dobra, nieważne. Dobra, chwila. Serio? To mnie będzie teraz cały czas tak obijało? Ile to? 8 sekund. Dobra, spokojnie. Nie dajmy się im rozwalić. Dobra, już nie mamy levitation. Tylko jak my mamy stąd zejść? Jak my mamy stąd zejść? Przepraszam bardzo, państwa. To nam straci chapce. Dobra. Czy to nas namierzy tutaj? Nie. To nie jest aż tak namierzające, auto namierzające. Dobra. O, dobra, pierwszy rozwalony. Jest git. A jeszcze jest jeden tylko. Ziomek. Pożegnaj się ze skorupą. Dobra, udało się. A gdzie jest jeszcze jeden? Gdzie jest jeszcze jeden? Gdzie jest wasz koleżka? On się gdzieś tepnął. Frajer. Gdzie się tepnął? Ej. Ej, to jest wkurzające, że ich trzeba szukać. Dobra. Okej. Okay. Tu coś jest? Nie. Teraz w tym zbiorniku nie ma żadnego potwora na szczęście, więc git. Ale gdzie w takim razie jest, skoro tutaj go nie ma? Ja nie wiem. Może gdzieś tam poszedł. I mi się nie renderuje albo coś. Ale straciłem życia. Ja nie mogę. A tu co jest? Tu jest parkour. Fajnie, dobra. Będzie można pójść na parkoura właśnie. Na Minecrafcie zmniejszonym. Jest tutaj też survival. W ogóle, więc... o, chwila. Tutaj coś jest. Słyszałem go. Słyszałem go. Czy jest wejście do tego bloka, czy mi się zdaje? Chwila. Podgłośnijmy. Halo? Ej, no... Ja go słyszę. Nie, ja się tutaj włamuję. On się tutaj tepnął, jestem prawie pewien. Co? Serio? Dobra, patrzcie. Jest, wygrałem. Wygrałem. Ale nie, no ej, to było nieprzemyślane. To było nieprzemyślane, on nie powinien tutaj się spawnować, naprawdę. Dobra. Czy spadniemy teraz? Spadniemy, dobra, gitara, gitara. Spadniemy. No, nie wiem, myślę, że ta arena nie jest aż tak ciekawa. Ale, no ale dobra, zrobię wam długi odcinek. Zrobię odcinek specjalnie z przechodzenia całej tej areny, a w następnym odcinku będziecie mieli coś epickiego, dlatego że, drogie mordeczki, będziecie mieli, jak przechodzę tutaj survival, albo parkour, albo jeszcze jest jeden tryb, ale nie pamiętam jaki. Arena, no to kiepsko trochę zacząłem. Dobra, bierzemy. O nie, ej, no to jest niemożliwe, żeby to wygrać. Serio. Serio, to jest niemożliwe, kompletnie. Dobra. Leć, świnio. Trzeba przed nimi uciekać i zobaczyć. Zobaczymy, serio. Dobra, uwaga. Uciekamy. No nie, czemu oni mnie mają na hita? Ej. Ej, no. Ludzie. To jest przesada. To jest kompletna przesada. Nie mogą mnie mieć na hita, to jest za trudne teraz. Takie w opór za trudne. Naprawdę, dobra, czekajcie. Uwaga. Wiem. Wiem, jak to możemy zrobić. Tutaj. O nie, dobra, było blisko. Wow, ale to jest trudne, serio. To jest serio trudne. Nie wiem, czy możemy tutaj używać jakby survivala, ale myślę, żeby zrobić tutaj jakąś właśnie taką mini obronkę sobie. Jakby. Na przykład tutaj. Tutaj. Tutaj zrobię wejście. Dobra, zobaczmy. Zobaczmy, czy ta strategia zadziała. Trzeba wykorzystywać wszelkie ludzie strategie, które zostały tylko wymyślone kiedykolwiek. Uwaga.
Spadaj, no! Wskoczmy tu. Aaaa! Było blisko. Było blisko. Ja chciałem ich tutaj jakoś, wiecie, wziąć w potrzask po prostu. Chciałem ich wziąć w potrzask i wygrać z nimi, ale to się nie udało do końca, niestety. Dobra, pyk. Damn. Dobra, kozak. Kozaku. I uwaga. Uwaga, uwaga. Pyk. Oni mnie gonią już. Oni mnie już gonią. Oni mnie od samego początku tutaj gonią. Czy oni mogą tutaj wejść? Serio? Czemu nie mogę ich zrzucić i czemu nie mogę ich pokonać, bo są za mocni? Ludzie, oni mnie mają na 2-3 hity. Więc to jest praktycznie niemożliwe. Przydałby mi się jakiś lepszy właśnie ekwipunek czy coś. Jakiś pancerz, nie wiem, cokolwiek. Dobra. A jakbym wszedł tutaj? Dobra, ludzie, próbujemy, próbujemy to. To jest ostateczne rozwiązanie, tak serio wam mówię. Ostateczne rozwiązanie to jest. No nie! Czemu? Jak można zrobić aż tak trudną mapę? Bo walczyć z nimi wręcz się po prostu nie opłaca normalnie. Kompletnie, a to jest dopiero 9 poziom. To jest trudne. Chwila. Dobra, uwaga, 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 uwaga. Dobra. No nie! Kurde! Ludzie, to jest najbardziej wkurzająca rzecz, jaką kiedykolwiek grałem w ogóle w Minecrafcie! Nigdy się tak nie wkurzyłem, naprawdę, grając w to. Naprawdę, nigdy. Naprawdę, ale... Kurczę, przez to jeszcze bardziej chcę w to grać i chcę im dać nauczkę. Chwila, dobra, chwila, chwila, chwila. Daję sobie spokój, ludzie. Daję sobie spokój, to nie jest możliwe. Zobaczmy, co jest tutaj w ogóle. Tutaj jest ten parkour. Dobra, co to? Okej. Okej. Nie rozumiem do końca, gdzie mnie to zabiera, szczerze mówiąc. Nie mam pojęcia. Tutaj jest tutaj jest epicki parkour, ludzie. Dobra, na tamtym levelu ze świniami już nie gramy, ale za to w przyszłym odcinku w pomniejszonym Minecrafcie przejdziemy sobie dokładnie ten oto parkour. Dobra, ludzie, słuchajcie. Ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Na przyszłym odcinku przejdziemy właśnie ten oto sobie parkurek, który wydaje się być bardzo przyjemny, bardzo, bardzo, bardzo przyjemny naprawdę. Wy nie zapomnijcie o tym, żeby subskrybować mój kanał. Checkpoint, wow. Ej, parkour jest super akurat, parkour jest super, mógłbym go przejść całego naraz. Ja nie mogę! Widzicie, co tu się dzieje? Prawie na jednym sprincie. Wow, wow, dobra, to jest epickie. To jest epickie. Więc dziękuję wam za oglądanie, ludzie. To było na tyle. Mam nadzieję, że ten odcinek Minecrafta wam się spodobał. Jutro właśnie wrzucę kolejny. To było na tyle. Na razie.